Cześć, tu Inga ze Skriwanek. Witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale i w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Ci o podstawowych informacjach o firmach i o ich założeniu w Polsce. Polska gospodarka opiera się na kilku sektorach, takich jak handel hurtowy i detaliczny, przemysł spożywczy, zakwaterowanie oraz transport. Polska jest to 8 co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej, kraj, który jest położony w samym sercu Europy, dlatego też przyciąga wielu międzynarodowych inwestorów i uznawana jest za raj dla inwestycji. I jeśli zamierzasz otworzyć w Polsce biznes, to na pewno będziesz cieszył się przyjaznym, rozległym i międzynarodowym środowiskiem biznesowym. Na początek zapoznam Cię z kilkoma bardzo ważnymi pojęciami. Wszystkie firmy w Polsce muszą być wpisane do odpowiedniego rejestru, np. CEIDG lub KRS, a także posiadać numery NIP oraz REGON. Numery te służą właśnie do identyfikacji firmy. CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej. To elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki cywilne w Polsce. KRS to Krajowy Rejestr Sądowy, to rejestr publiczny prowadzony przez sądy rejonowe oraz przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Składa się on głównie z rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz fundacji. REGON to jeden z najważniejszych numerów identyfikacyjnych firmy, składa się on z 9 lub 14 cyfr. Rejestr jest prowadzony przez Urząd Statystyczny i służy przede wszystkim celom statystycznym. Do rejestru wpisywane są wszystkie przedsiębiorstwa. Numer NIP to numer identyfikacji podatkowej, składa się on z 10 cyfr i jest nadawany przez Urząd Skarbowy. Dla każdego podatnika w Polsce należy go wpisać na przykład na fakturach. Kody PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności, przed złożeniem firmy musisz wiedzieć, jaką działalność chcesz wykonywać. PKD jest wykazem kodów określających rodzaje działalności gospodarczych wykonywanych w Polsce. Każdy przedsiębiorca, który chce otworzyć firmę w Polsce, musi wskazać kody, które będą odpowiadały rodzajowi wykonywanych czynności. Podatek VAT to podatek od towarów i usług pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Jego wartość jest doliczana do każdej transakcji. VAT jest taką polską odmianą podatku od wartości dodanej, czyli tzw. taksu, który należy do podatków zharmonizowanych w Unii Europejskiej. Jako przedsiębiorca masz obowiązek zarejestrować się do VAT i nie musisz tego robić tylko jeśli Twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tysięcy zł rocznie lub sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT-u. Pewnie zastanawiasz się, jakie mamy rodzaje i typy firm w Polsce. Do najpopularniejszych należą samozatrudnienie, czyli jednoosobowa firma oraz spółki. Samozatrudnienie, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, to bardzo wygodna forma, która niesie ze sobą jedną bardzo ważną zaletę, czyli robisz to, co chcesz i kiedy chcesz, a przy tym zyskujesz naprawdę wiele. To firma, której właścicielem jest jedna osoba, a zarobkowa działalność wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany. To działalność, która ma najprostszą, najszybszą i bezpłatną formę rejestracji, której możesz dokonać w ciągu jednego dnia bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że wypełnisz wniosek w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nazwa Twojej firmy musi zawierać imię i nazwisko właściciela firmy. Może się znaleźć też informacja o profilu działalności. Nie potrzebujesz kapitału zakładowego, nie musisz prowadzić też pełnej księgowości. Możesz prowadzić księgowość uproszczoną, o ile obroty nie przekraczają pewnej kwoty. Spółki w Polsce dzielimy generalnie na dwa typy, czyli kapitałowe i cywilne, tudzież osobowe. I najważniejsza różnica między nimi jest taka, że spółki kapitałowe muszą mieć jakiś wkład finansowy, czyli muszą mieć kapitał, czy to gotówkę, nieruchomość, tudzież licencję i mają one osobowość prawną. Natomiast spółki osobowe, czyli cywilne, nie mają osobowości prawnej i nie muszą mieć wkładu finansowego. To jak wyglądają procedury zakładania firmy w Polsce? W związku z informatyzacją usług obecnie w Polsce zakładanie firmy jest bardzo uproszczone i szybkie i możesz to załatwić tak naprawdę bez wychodzenia z domu. Jedyne co musisz zrobić to wejść na stronę internetową biznes.gov.pl i tam możesz założyć firmę online. Znajdziesz tam również wszystkie informacje, niezbędne informacje, które będą Ci potrzebne na temat na przykład ZUS-u czy Urzędu Skarbowego oraz dopniesz wszystkie formalności.
Jeśli należysz do kraju przynależącego do Unii Europejskiej, wtedy firmę w Polsce założysz w ten sam sposób, co obywatel polski, czyli w łatwy i prosty sposób. Natomiast jeżeli pochodzisz z kraju spoza Unii Europejskiej, wtedy mogą zostać nałożone na Ciebie inne ograniczenia prawne. I to w sumie wszystkie podstawowe informacje na temat założenia firmy w Polsce, które musisz wiedzieć. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłam Ci tą niezwykle skomplikowaną procedurę i tematykę. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, tak abyś nie ominął żadnego kolejnego odcinka. Ja się na dziś z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Cześć!